Bardzo serdecznie państwa witam przy mikrofonie Rafał Olszak, wasz psycholog, swój chłop. Być może niektórzy są nieco zdziwieni, ponieważ mogę brzmieć trochę inaczej niż na ogół. A to dlatego, że coś się porobiło z moim głosem, naprawdę nie wiem o co tutaj chodzi. Może jakieś przeziębienie lub coś w tym rodzaju. No a po drugie, mam wreszcie ten aparat na zęby, o którym wspominałem. O którym trochę więcej gdzieś tam na Instagramie powiem. No ale to ja nadal Państwa uniżony sługa jestem tutaj po to, aby nagrywać kolejny podcast. Drodzy Państwo, ostatnio tak się zdarzyło, że ktoś bardzo błyskotliwie spostrzegł, że właściwie każdy z nas ma pewien rodzaj daru, który może no, komuś przekazać w bliskiej relacji. Problem jednak polega na tym, że ludzie bardzo często woleliby aż tak głęboko nie wnikać. Nie wchodzić na odpowiednio głęboki intymny poziom znajomości, bo pasują ją im bardziej płycizny, jakieś takie powierzchowne znajomostki, które nie wymagają większego zaangażowania, większego odsłonięcia się, większej odpowiedzialności, bo to jest jednak pewne zobowiązanie, kiedy no, zaczynamy z kimś być blisko. No i w rezultacie człowiek, który taki dar posiada, ma tę świadomość i ma również taką gotowość oraz chęć do obdarzenia kogoś tym darem w romantycznej znajomości, no czuje taki jakby to ująć niedosyt albo no, brak satysfakcji lub wręcz nawet frustrację albo poczucie niedocenienia, bo zdaje sobie sprawę z tego, że no, ma coś, co jest niezwykle wartościowe, a tymczasem ludzie niespecjalnie z różnych względów są tym zainteresowani, bo bardziej ich ciekawi ciało jakieś tam rozkosze, właśnie zmysłowe jakieś luźne, pozbawione zobowiązań, kontakty i to tyle. No w takiej atmosferze darów się nikomu nie powierza. Czy wobec tego, skoro jest taki dar, a człowiekowi grozi, że inni raczej pozostaną tylko jakby w przedpokoju, nie wejdą na salony, nie będą zainteresowani tym, co, to, co ktoś przygotował, tak jaką ucztę dla nich urządził, jak się postarał, tak jaką wy, wyciągnął porcelanę odświętną itd., czy wobec tego powinniśmy być nieufni? No bo istnieje ryzyko, że no nie tylko ktoś nas zlekceważy. Pomimo jakichś wcześniejszych deklaracji okaże się bardzo płytki, tak naprawdę. No i z tego względu grozi nam zranienie. Otóż, moim zdaniem, drodzy Państwo, nie chodzi o nieufność. Nie chodzi też o nieufność z innych względów, bo przecież wysłuchacie tych moich podcastów i czasem. Słuchacie o historiach dosyć dramatycznych, no i może dochodzicie niekiedy do wniosku, że no to w takim razie, o rany, jak świat bywa taki niebezpieczny i ci ludzie, ten, ci toksyczni ludzie, ci narcyzi. Tam jeszcze inne mroczne postaci, jeżeli oni potrafią się tak szorstko z innymi obchodzić, no to wobec tego może należałoby założyć na siebie taką płytową zbroję, dźwigać ze sobą dużą taką tarczę solidną po to, aby no być zabezpieczonym na wszelką okoliczność. No, obawiam się jednak, że byłoby to trochę niewygodne a poza tym, no, paraliżowałoby ruchy do pewnego stopnia właściwie. No i przypominałoby to jak, jakąś groteskę, bo to trochę tak, jakby ktoś stwierdził, że no, zamiast poduszek powietrznych, to najlepiej, żeby cały samochód opatulić taką jedną wielką gąbką, no i wtedy no, do żadnej tragedii nie dojdzie. No, tylko widoczność wówczas byłaby zerowa, przyjemność z jazdy pewnie też niewielka, no i bardzo byłoby to rozwiązanie niepraktyczne. No, właśnie dlatego są te Ukryte w miarę możliwości poduszki powietrzne. Więcej lub mniej w tych nowoczesnych, w tych współczesnych autach, to w ogóle jest ich pewnie cała masa, no ale w każdym razie one są raczej w ukryciu. One są przygotowane na okoliczność wypadku. One nie są cały czas wychylone, prawda? One nie są na widoku i nie są w taki sposób jakby ułożone, żeby nas wręcz opatulały, bo to nie o to chodzi. No, i podobnie jest z tą kwestią zaufania. Ja bym Państwa zachęcał do tego, aby być ufnym, ale w sposób precyzyjny. To trochę tak, jak ktoś wypływa statkiem na, na jakieś, jakieś wody, które no mogą powiedzmy nie być tak zupełnie bezpieczne. No i co? Gdyby właśnie miał takie podejście, że należy być nieufnym. No to prawdopodobnie w ogóle starałby się cały czas koncentrować na tym, co tam się dzieje za burtą, no i w rezultacie cała jego uwaga byłaby na tym skupiona. Żadna nie byłaby to atrakcja, wobec tego ten rejs. Na pewno nie byłby to rejs wypoczynkowy czy jakiś wakacyjny, ponieważ no byłoby to bardzo kłopotliwe. Natomiast jeżeli ktoś precyzyjnie by operował sterem, no i wybrał trasę, która sprzyja właśnie bezpiecznej podróży, no i dokładnie określił czego potrzebuje, tak, biorąc pod uwagę parametry tego statku i tak dalej, no to podróż przebiegałaby raczej bezproblemowo, no i rzeczywiście mogłaby w pewnym momencie okazać się taką podróżą, takim rejsem wypoczynkowym. Jeśli zatem chodzi o angażowanie się w różne relacje, to zdecydowanie nie chodzi o sprawę taką, żeby być nieufnym, ponieważ nieufność może tą nieufność również wywoływać u innych. Mogą występować jakieś mieszane uczucia, możemy być odbierani jako nieprzystępni, niedostępni emocjonalnie, albo w ogóle jacyś wycofani, albo ludzie, którzy mają jakiś głęboki ze sobą problem, którzy może cierpią na jakiś lęk przed bliskością. Albo coś jeszcze innego, co drastycznie nam utrudnia nawiązywanie intymnych relacji. Także no, nieufność raczej nie jest dobrym tropem, natomiast, natomiast precyzja, czyli uwzględnianie własnych możliwości oraz potrzeb podczas wchodzenia w bliską znajomość, no to jest zupełnie inna historia. Jeśli tylko pozostajemy w zgodzie ze swoimi emocjami, odczuciami, intuicjami, w zgodzie ze swoimi potrzebami na temat tego, na ile chcemy być zaangażowani, na ile to jest adekwatne i dobre dla nas na danym etapie znajomości. No to okazuje się, że wcale nie, jest, nie trzeba tu jakoś powątpiewać, być nieufnym, tylko odpowiednią dozę zaufania komuś powierzać, tak? Dawać właściwy kredyt zaufania, czyli być raczej ufnym, ale w sposób rozsądny, roztropny. Ja wiem, że gdy ludzie no, zaczynają się zakochiwać, no to to może nie być już takie znowu najprostsze, może być to wręcz wyzwaniem. No dobra, ale no to przynajmniej y, to wyzwanie jest konstruktywne i do czegoś pożytecznego może doprowadzić. W przeciwieństwie do noszenia ciężkiej zbroi, no i zabezpieczania się na wszelką możliwą okoliczność, no bo będąc aż tak y, chronionym. No to nie ma szansy na to, że, że się odsłonimy, że pokażemy, jakie jesteśmy. W takich momentach odsłonięcia, owszem, może nas coś zaboleć, może się zdarzyć, że ktoś no, nas nie zrozumie, więc to będzie dla nas niepocieszające, albo że ktoś nie od razu doceni to, co widzi, ale w ogóle jest też taka możliwość, że zostaniemy właśnie zaakceptowani na tym głębokim poziomie tacy, jacy jesteśmy. A nie gdzieś no, cały czas zasłonieni za jakąś, zasłonięci za jakąś barykadą, za jakąś maską, uprawiając swoistą maskaradę, ciągle coś udając, czyli w rezultacie no, sobą nie będąc, nie będąc w zgodzie ze sobą, tylko będąc taką osobą niejako wystraszoną skrytą, zbunkrowaną wręcz, niedopuszczającą nie do siebie nikogo. No, nawet gdy ja kogoś takiego opisuję, jakąś fikcyjną postać, to podejrzewam, że wywołuje w was to odczucia takie no, niezbyt pokrzepiające i pozytywne, tylko możecie mieć wręcz wrażenie, że, że o rany, że coś z tą osobą chyba jest tak, ona ma jakieś takie przejścia, które jej właściwie uniemożliwiają zaznajamianie się z innymi osobami. Że to nie jest partner czy partnerka, że ta osoba w tej chwili jest tak mocno na sobie skupiona i na zabezpieczaniu siebie i asekurowaniu siebie, że, że no nie ma opcji takiej, żeby właściwie jakąś znajomość z takim człowiekiem zawrzeć. No bo no, jeżeli jesz, tak. Te kolce wystawia, no to trudno jest go ująć i pogłaskać, a czasem ludzie zachowują się analogicznie. Naprawdę w pazury wystawiają kły, no i jeszcze te kolce, jak tylko się da, a oprócz tego, jeszcze są pokryci grubą warstwą kewlarowego albo jakiegoś tam innego nowoczesnego pancerzu, i nie ma zmił, no nie ma się jak do nich dostać, no a potem są zaskoczeni, że, że właściwie ludzie jakoś od nich stronią. Czasem te kolce to niedosłownie nie jest coś, co miałoby Jakiś stanowić pancerz Tylko to jest raczej takie prowokowanie odrzucenia Ludzie bywają szorstcy Zbyt dosadni, niedelikatni Mało empatyczni Czasem wręcz wulgarni Albo jacyś tacy brutalni Nadmiernie szczerzy, tacy do bólu Nie liczą się z niczyimi emocjami Potrafią naprawdę no, Mówić takie rzeczy, które innych W sposób oczywisty no, muszą wywołać u innych dyskomfort No bo są głęboko Jakoś niesprawiedliwe Krzywdzące. Czasem te kolce to są troszeczkę tak zakamuflowane, bo zdarza się też, że, że ludzie jakoś tak kamuflują w poczucie humoru, tak? Zawijają w to w takie poczucie humoru i że to niby jest taka ironia, albo że to są takie tam niewinne żarciki, a pod płaszczykiem właśnie tych żartów, no wbijają innym szpile. Co też w gruncie rzeczy może stanowić takie prowokowanie odrzucenia, no bo powiedzmy, że jeden żarcik na jakiś czas czy drugi, no to tak. Tam jeszcze nic takiego wielkiego nie, nie uczyni, no ale na dłuższą metę, jeśli się komuś wbija te szpileczki raz bardziej, raz mniej, no to to, to nie jest już przy, przyjemna akupunktura, która powoduje jakieś zdrowotne korzyści, no tylko to jest raczej właśnie coś, co jest odbierane jako niefajne, przykre. Także no, no różne mogą być formy tego zabezpieczania się, i poniekąd to wydaje się też wynikać właśnie z faktu tej nieufności wobec ludzi. Nieufności, która mogła powstać na rozmaite sposoby. Najczęściej jednak ona powstaje w wyniku zawodu, zawodu miłosnego. Albo zawodu, w takim sensie, że na przykład w domu rodzinnym, no coś było nie tak w kontekście bycia obdarzanym miłością, albo dostawało się ją tylko warunkowo, albo w ogóle rodzice nie wyrażali tego uczucia. No ale generalnie najczęstszą przyczyną są jakieś perturbacje, jakieś problemy w związkach, no wtedy człowiek robi się nieufny. No Problem jednak polega na tym, że kiedy takim jest, no to tym bardziej jego kolejne relacje. No, mogą być kłopotliwe. Zresztą można by tu nawet mówić o czymś takim, jak prawo serii. Prawo serii to znaczy raz za razem te związki są jakieś problemowe, albo przeżywa się jakieś zawody. No, też problem może polegać na tym, że gdy jest się takim niedostępnym i tak wieje o człowieka chłodem, jest taki szorstki. No to może kogoś zainteresować, kogoś, kto postanowi tę barykadę sforsować, i nawet jest w stanie to zrobić, prawdopodobnie skutecznie, ale Powiedzcie, drodzy państwo, tak na zdrowy rozum: kto byłby skłonny przedzierać się przez te wszystkie ciernie, przez te barykady, przez te jakieś mosty zwodzone, przez te mury i jeszcze jakieś tam wilcze doły i tak dalej, pola minowe? Kto, kto, kto by to chciał zrobić? Ktoś, kto oczekuje partnerskiej, takiej równościowej, w miarę możliwości harmonijnej relacji, porównywalnego zaangażowania z obu stron, no nie, albo byłby to jakiś kaskader, który bierze sobie za punkt honoru taką niemal masochistyczną walkę, żeby komuś coś udowodnić, dowieść, że ten ktoś jest właśnie wartościowy i że on sam jest z kolei godny zaufania. No albo może to być osoba, która lubi takie ekstremalne sporty i dosłownie w ten sposób do tego podchodzi, tak? No, wiecie Państwo, niektórzy biegają na maratony, biorą udział w jakichś imprezach takich ekstremalnych, gdzie pokonuje się jakieś tory przeszkód, i w sensie emocjonalnym też może to kogoś bawić. Są takie osoby, które lubią właśnie ten sport widzą kogoś niedostępnego, kogoś po przejściach, kogoś z jakimiś problemami, bagażem takim ewidentnie widać, że, że coś jest tam nie w porządku że te ciernie stoją, że te zasieki że to ogrodzenie pod wysokim napięciem no, to ktoś, kto może mieć złe intencje, no to potraktuje to jako taką fantastyczną zabawę. No a poza tym może to być osoba narcystyczna, która sobie pomyśli, no jak to ja tego nie pokonam? Przecież ja urobię każdego i ja przełamię wszelkie blokady. Albo osoba psychopatyczna, która właściwie wręcz uwielbia przełamywać, tak, łamać wręcz ludzi, po to, żeby urabiać ich po swojemu. Więc chcąc, nie chcąc, to przy Przyciąga się takie groźne jednostki, no i z tej nieufności wynikają bardzo poważne, przykre konsekwencje. Dlatego raczej starajmy się być ufni, ale precyzyjni i dawać ten kredyt zaufania adekwatnie do sytuacji. Nikt przecież nie mówi tutaj, żeby popadać w skrajność i być totalnie otwartym i od razu ufać bezgranicznie. Zresztą z tym bezgranicznym zaufaniem to w ogóle pewnie byłaby przesada. Może nie ma potrzeby aż tak ufać, żeby związek był satysfakcjonujący. No ale poprzestańmy na tym, że w ogóle ta ufność musi wystąpić. No innej opcji nie ma. A jeszcze jakby taką dodatkową rzeczą, o której wspomnę na końcu, jest to, że bycie nieufnym to jest straszny ciężar. Przecież to się dźwiga właściwie tak emocjonalnie, to jest trudne, bo to trzeba te zbroje nosić, tak? Trzeba mieć oczy dookoła głowy, wciąż się spodziewać i wypatrywać niebezpieczeństw, złych intencji, no i traktować ludzi jak potencjalnych no, jakichś oprawców. No poza tym, że ludzie nie chcą być tak traktowani, ci, ci którzy po prostu no, mają normalne podejście, no to nie będą się z kimś takim zadawać. No, no kto będzie to robił, nie? Przecież to bez sensu. Dlaczego, dlaczego miałbym pozwalać, żeby ktoś w relacji mnie traktował jak złoczyńcę, jak czarnego charakteru, jak czarny charakter, który tylko czyha na to, żeby krzywdę komuś zrobić? Z jakiej racji? A co ja takiego zrobiłem? Dlaczego ja miałbym ponosić koszty kogoś, kto tam w przyszłości nawywijał i ponosić koszty tego, że ktoś no nie umie uporać się z własnym problemem pod tytułem, no trudność w ufaniu. Zresztą to nie jest dla mnie wyzwanie. Czemu ja miałbym za kogoś lekcję odrabiać, albo czemu ja miałbym właśnie spłacać jakieś długi, które ktoś inny w przeszłości zaciągnął? To nie jest dla mnie robota, nie ma we mnie zgody na to, abym ja takie historie przerabiał w znajomości. Ok? No, wiadomo, że życie to nie bajka. No i pewne długi, jaki się tam trochę, powiedzmy, spłaca, ale jeżeli jest to w granicach rozsądku, to w porządku. No, o, właściwie się nawet zarymowało. No, ale jeśli jest to sytuacja ekstremalna, no, no to dlaczego miałbym zdobywać twierdzę, która jest tak niedostępna, bo jest nieufna? To, to w takim razie, czy, 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 czy twierdza będzie zdobywała mnie? No, no nie, no nie będzie tutaj żadnej e, takiej harmonijnej, porównywalnej relacji, e, jeśli chodzi o zaangażowanie. No bo właściwie ta osoba w zbroi, no, ona wymaga całej uwagi i koncentracji. Ona miałaby się cała skupiać na tym, żeby z tych płyt, z tych płyt tego pancerzu m, ją stopniowo uwalniać. To byłoby strasznie niefair i bardzo niesymetryczne. No dobrze, drodzy Państwo, jeśli wy macie jakieś refleksje o ufności, bo mam nadzieję, że o niej też zechcecie coś napisać, a nie tylko o nieufności w sekcji komentarzy, no to piszcie śmiało. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że pomimo aparatu udało się mnie jako tako wysłuchać. No w ostateczności czasem zdecyduje się na nagrywanie bez niego, no bo można go zdejmować, ale nie na zbyt długo, jednak to się jeszcze okaże. Proszę też pamiętać, że aparat mam dopiero od wczoraj, więc wciąż ćwiczę mówienie, tak trochę uczę się mówić na nowo, więc yy, pewnie z czasem będzie nieco lepiej. Ale dobra, no trudno, tak to w tej chwili wygląda. Mam nadzieję, że dało się mnie odsłuchać. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Was Rafał Olszak, Wasz Psycholog, swój chłop.